Siemka wszystkim, z tej strony Kitek, a razem ze mną jest... To ja tutaj... Głośniej! To ja! To ja! To ja, czyli kto? Fina! Ty myślisz, że wszyscy cię znają? Tak, sorry. No, właśnie. Wiesz, co dzisiaj będziemy robić? W głowie? To jest hełm. A chcesz diamentowy hełm? No! Różowy? Nie, jest diamentowy. Jaki kolor ma diamentowy hełm? To jest taki. On jest bardzo mocny, jest to zbroja. Nie, chcę to sobie go weź. No to oddaj mi. To złoty za diamentowy, proszę cię. Mogę go włożyć? W co może włożyć? No tak, naciśnij prawym teraz naciskiem, bo akurat od razu go założę, jak masz franczce. Wątka, zrobi sobie kilo w diamentowy, tylko masz taki. No, powiedzmy, wolę różowy, ale okej, może być. No nie narzekaj. Dobra, Mufinka, czy ty masz wszystko, żeby udać się ze mną w przygodę swojego życia? W sensie popłyniemy sobie. A mieliśmy krótką przerwę spowodowaną brakiem kamery, w sensie, żeby nagrywać dźwięk. No i w tym momencie wszedł nam creeper do domku i zostało z niego coś takiego. No, gdzie jest moja papuga, Kite? Twoje papugi już nie ma, mojej tak samo. Żartujesz? No nie, nie żartuję. O, matko, wybuchło wszystko. Wybuchło, creeper wybuchł. Ej, no to był nasz domek i tak jest mi przykro, ja się popłaczę zaraz. No ale, jest papuga jedna. Gdzie? I to jest twoja chyba, naciśnij prawym, podejdź do niej, naciśnij prawym, to jest twoja. Tak, twoja, weszło ci na rękę, więc twoja papuszka przeżyła. Masz o tyle dobrze, moja niestety nie, więc musimy jak najszybciej. Ale to jest wszystko twoja wina, bo taki mizerny dom zbudowałaś. Ale... Creeper sobie przeszedł przez drzwi, a to wysadził nam wszystko. Normalny, większy dom, tak, żeby creepery nie mogły od razu z drzwiami wejść i nam wysadzić wszystkiego. Ale mi jest przykro teraz. No życie, niestety. Płakać. No ale nie przestań, no musimy odbudować dom na początku. No ja nie mogę. Odcinek miał być inny, ale co poradzimy? Dlatego creepery są najgorsze w grze. A żeby nie było creepera, trzeba było złapać ocelota, to by się bał przychodzić do domku. A że nie mieliśmy ocelota, no to wysadził nam wszystko w drobny mak. A jest mi teraz mega przykro. Życie, no. No cóż, no niestety z domku zostało coś takiego. Wszystko przez te wredne kwiatki, które tutaj sadzą i nie widać creeperków. No niestety, kochanie, ale będziemy musieli go odbudować. Już mam taką muzyczkę wzruszającą w Minecraftzie, jest mi totalnie przykro. No życie, no, patrzcie, tak? Ta płytka naciskowa, trzeba zrobić na przycisk po prostu drzwi, no. Chciałem ci ułatwić, a on sobie przeszedł. On sobie przeszedł po prostu, no tak jak ty możesz przejść, to on sobie otworzył sam drzwi i przyszedł. Ja nie wiedziałam. Żyćko, trzeba zrobić przycisk. Zobacz, bo creepery złoty nie nacis... przycisk YouTube'a? Nie, złoty przycisk YouTube'a. Może być drewniany przycisk, pasuje? A. Też YouTube'a. No, może być drewniany przycisk YouTube'a? Dobra. Oskurowałem niechcący drzewo. Nieważne. Dzięki. Nie, wiesz co, musimy zamienić całkowicie ten domek. Musimy go rozwalić w drobny mak. Absolutnie nie. Tak, rozwalimy go w drobny mak i zbudujemy lepszy. Nie wyrażam zgody, Kitek, zapomnij. No Mufinka, no zobacz co to jest. No nic tu nam nie zostało. Wszystko po prostu jest rozwalone w drobny mak, no. Jak też tak? No nie widzisz, no przecież nie mamy nic, zobacz. Tak. Podłogę zrób, proszę, ja nie taka mogę. Podłoga. Pasuje? Nowa podłoga. No dziękuję. Tak zrobimy, wypełnimy. O, no i ładnie jest. Troszeczkę powiem, że no fachowiec taki 3x3, no ale... Uj, co to za brzydka podłoga? Nie, ładna jest. Ej, skąd nie ty ją nawet wziąłeś? Ej, przeproś podłogę. Masz się... Serio, skąd ty ją wziąłeś? A twoje nie było ładne, zobacz. Twój makapaka został obrócony w pył. Wszystko zniszczone. Dobra, Mufinko, olejmy to, odbudujemy to później. No musimy, przykro. No musimy rozbudować dom tak, żeby wyglądał ładnie. No co poradzisz, no? Zepsuty to zepsuty, już nic na to się nie poradzi. Dobra, a mieliśmy dzisiaj płynąć, odwiedzić Atlantydę. Tak, taki miał być odcinek. Bierzesz papugę? Płyniemy do Atlantydy? Płyniesz z papugą do Atlantydy? A bo ona jest na ramieniu siedzi? Tak, musisz podskoczyć. Spację naciśnij. O, naciśnij prawym w sumie. O, prześpimy się. No niestety, Mufinka, niestety, wysadzony dom został. Zostaliśmy bez domu aktualnie. Czemu ty walczysz? Siekierą kujesz kamień. Ja nie, nic nie mówię. Nie, dostałeś diamentowy kilo. Wrzuciłaś go do skrzynki, siekierą bijesz teraz kamień. Ja nic nie powiem. Jest mi przykro po prostu. No ale no życie, no to trzeba było zrobić dobry dom, taki z zabezpieczeniami, taki, ale żeby nie dało się. Ale nie znam się na tym. Zrobiłaś prowizorkę zrobiłaś, taka prawda, zobacz. Z tobą, nawet pająk siedzi na dachu. Co? Tak źle, że pająk. No zobacz, podejdź tu, chodź, idziemy. Przynajmniej odwiedzimy Atlantydę w tym odcinku. Być potworu. No ale creepery się ten. Naciśnij prawym na papugę, żeby ona w końcu wylądowała. Gdzie jest papuga? Nad tobą. O matko, ale tutaj robi. Jakiś musi dęcy. Jak usiądzie i teraz naciśnij prawym na nią. Idziemy odnaleźć zaginioną Atlantydę, no szybko. Do Atlantydy! Wiesz, jak wygląda Atlantyda? Nie mam bladego pojęcia, Kitek. Jak sobie wyobrażasz Atlantydę? Pod wodą. No i będzie pod wodą. A jak będziemy oddychać? Nie będziemy oddychać. Okej. Po prostu umrzemy tam. A, dobra. Ty. Po tym naszym domku to już nic mi nie zasmuci. Wezmę trochę nam melonków. Dobrze, moja cukiernia chociaż przetrwała, prawda? No ale no tak, twoja cukiernia, tak, no. Idziemy, Mufinka. Zobacz, jak... Buty ci nie pasują do domu. Patrz, w ogóle nie zbierasz zboża. Zobacz, jak wszystko urosło. No bo ja cukierką. Dobrze, idziemy do portu. Cukiernią Mufinki się zajęłam. A nawet się nie
zjarzyła, że mamy port. Idzie jak do siebie normalnie. A. Nie zjarzyła, że w ogóle ktoś tu zrobi taki piękny port. A kto to zrobił? No kto? No, krasnoludki przyszły wieczorem i mówią, a zrobimy wam port. A jak one wyglądają? No, no, jak pokażę ci? O, właśnie tak. Tak wygląda krasnoludki. A jak ty? Ale no, dosłownie tak samo, no. O kurczę. Dobra, wsiadaj do łódki, możesz wsiąść do tej ze mną. Dobrze, ja prowadzę. Nie, no, ale... Oj. No, się zaczęło. Okej, okay, dobra. A to płyniemy z tobą? W sensie? W sensie osobnymi łódkami czy jedną? Ścigamy się! Okej, do Atlantydy. Poczekaj na mnie, kitek. Halo! Poczekaj. Halo, płyniemy! Jest Mufina. Już lepiej mi to idzie, cicho. No dawaj, płyniemy szybko. Tak daleko od nas jest Atlantyda. Już jesteśmy. Żartujesz? No, no to jest tak, ale ty śmiesznie wyglądasz. Zobacz, Atlantyda. Ale tu nie jest Atlantyda, pisana. Zobacz, tu jest. Ładnie. Mam pomysł, znaczy mam pomysł. O nie, moje futerko! Stój, uważaj, bo tam są potwo... A! Co to było? Matko. O matko, co to było? Kitek, weź mnie uratuj! Chodź, płyniemy co? Stąd. Co? Potwór Atlantydy, chodź. Matko, co to było? No zobacz, o, tutaj wszystko widać. Widzisz, gdzie? Pod wodą? Po lewej stronie to widać wszystko, no. To jest Atlantyda cała podwodna. Czemu ja się dymię? Kitek, coś... Ponieważ nałożył nam, tam jest boss taki w środku wielki. Widzisz? O, zobacz, tak, one atakują, trzeba na nie uważać. Nie podpływajmy tam za boss? Bardzo. Gdzie ty masz bossa? No w środku tam jest, w tym Atlantydzie. Tam pływa. Trzeba mieć taki hełm. Zjedz coś zawsze, bo nie masz full HP. Dobra, wiesz co, popłyniemy jeszcze w tamtą stronę, ponieważ ja jak sobie zwiedzałem ostatnio świat, okazało się, że tu jest kolejna dżungla. I w tej dżungli prawdopodobnie będzie panda. Panda, tyle razy mi obiecywałeś pandę. No, no właśnie, dlatego dzisiaj jest wyprawa do Atlantydy i po pandę. Zjedz sobie coś. Jak dobrze pamiętam, jak tutaj pływałem, to widziałem ją na brzegu, tylko że nie chciałem jej wtedy brać, ponieważ nie miało to sensu. A ja sobie musiałem zrobić wycieczkę dookoła, żeby wiedzieć, co jest na naszym świecie, żeby was nie zanudzić wszystkich. Dobra, to jest misja ratunkowa, musimy uratować pandę z tej wyspy. Płyniesz ze mną? Tak. Tak, dobra, Mufika, tu na pewno jest gdzieś panda, ale żeby transportować pandę, będziemy na pewno potrzebować łódki. No. Musimy ją wsadzić do łódki i musimy z nią płynąć. To nie będzie takie proste, jak ci się wydaje. No nie wydaje mi się to na proste. No, no właśnie, to będzie bardzo ciężkie, więc musimy tutaj zejść i szukać pandy na lądzie. Jak ja mam z tego wysiąść kitę? Shiftem. A, tak. Żółw! Nie widziałem go! Żółw, 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 tutaj. Panie żółwiu, chodź. Czekaj. Ej, nie, okay, patrz. Czekaj, czy ty pójdziesz łódką? Tak, ale ja żyję jako... Kitek, co ty robisz? No weź ty... się pokaż. Pokaż się, idą kamerką. No co? To wygląda strasznie, no pływa łódką. Co ty robisz? Czekaj, tylny, wsteczny. No ej, no wsiadaj, żółw. I żółw nie chce wsiąść. A go tak się ładuje? No, przeważnie wsiadają. Serio? No proszę, co jest z tymi żółwiami? Ej, żółwie są jakieś lewe, można tak to lewe powiedzieć. No ej, no zobacz, wepchnąłem. Ja postaram się to wepchnąć. Ej, nie muszę się teraz, nie da pakować żółwi do tego. Żółwiu, idź ej tutaj. O, uderzyłem go. Udało mi się! Wow! Jestem mądra! Dobra, co? Płyniemy z żółwiem po lądzie! No czekaj, gdzie uciekasz? Wrum, wrum, wrum! Ale to wekowo wygląda, ja nie mogę! Ułatwo mu głowę odcięło chyba. Dobra, co? Tutaj nie, głowę ma. Jest. Chodź, idziemy, dobra, bierzemy kolejną łódkę. No. I pójdziemy teraz złapać pandę, czyli już wiesz, jak trzeba wpakować zwierzę do tego. No. Zombiaka też się da tak wpakować. I możemy go na przykład złapać, no, zombiaka i go ale nazwać. Ja nie chcę. Ale patrz, jak zapisz zombiaka i go nazwiesz, nie, ja nie chcę, to on nigdy nie zniknie. I możemy go nazwać na przykład Władek. Nie chcę. To będzie zombiak Władek. Ale ja nie chcę Władka, naprawdę. Czemu? To jak chcesz zombiaka? Jakoś, no nie, po prostu nie chcę. Andrzej. Andrzej? Dobra, zombiak Andrzej. Andrzej, zombiak Andrzej. Trzeba złapać zombiaka, ale znacznik musimy mieć. Uj, uważaj, bo tu jest szkiel. Teraz musimy się rozbiec i szukać pandy. Ale ja już się zgubiłam. No to wiem. W razie czego to się najedz. No. Co jest? Ja cię boję. Widzę. Ja cię widzę, jesteś tutaj obok mnie. Tu musi być gdzieś panda, ja wam mówię, bo ja ją widziałem. Ona sobie biegała. Panda! Ej, no poważnie. Zgaduję, że jest biało-czarna, prawda? Tak, jest biało-czarna i jest. Nie, czekaj, panda jest biało-czarna czy czarno-biała? To zależy, czy zebra jest czarno-biała, czy szaro-biała, o czy matko, biała. O matko, jak myślicie? O matko, ale bum, słyszałaś? Nie. No, no to, bo tu dużo creeperów jest, więc uważaj. Aha, o nie, ja nie lubię już creeperów. Mamy go przytulankę, ale teraz już nie lubię. O matko, jak bum. Znalazłam łyżeczkę? Nie, no to jest właśnie ten debu. Ty uważaj, bo tam, żebyś nie padła. Szukaj pandy. No szukam pandy. Wolno ci to znaczy idzie. Znaczy jakiegoś skeleta. A ty? No ja też szukam, ale ja biegam przynajmniej. O ma... No nawet się... Dobra, ona będzie chyba w lesie bambusowym. Pandy nie są zawsze w lasach bambusowych, tu jest las bambusowy. No to papuga! Dwie papugi niebieska! Fajnie. Chodź tu, Mufinka, odrobimy nasze papugi. Chyba coś słyszałam, no matko. Dobra, no to, a gdzie ty jesteś? Pytasz mnie serio? No. Poszłam w las. O, czekaj, widzę tutaj chyba, a nie, też szkielet. Okej, no ale to nie ja, ale jesteś blisko. Mam dwie papugi już. Pomóż mi, o matko, jakiś zombiak. I jesteśmy ponownie. Niestety Mufinka tutaj zaliczyła małą glebę. Co się stało, Mufinka? Opowiedz o tym. No
No co się stało? Zaatakowało ją za dużo zombiaków i nie dała rady, ale chodź, odrobimy twoje itemy, bo nie wiem gdzie Muffinka była, ona była w wodzie, więc chyba ten strój zęby bym zaczął atakować. Zobacz, tu jest jakiś portal. Tu będą itemy, tu na pewno. Tu będzie skrzynka, tu jest zawsze skrzyneczka. O, widzisz, jest skrzynka. Wow, wow, coś mi łódkę ściąga na dół. O matko, jest! Zobacz, chodź tu, tu, spójrz, do przodu, tu. Tu będzie kitek. Tu i tam w przodu, patrz, tutaj. Gdzie? Tak jak idę. Nie ma pandy. No jak nie, tyłeczkiem ci macha! Tyłeczkiem macha! Tu! Chyba ślepa. No tam jest! No bo się patrzysz nie w tą stronę, patrzysz się w lewo, a ja się patrzę w prawo. Chodź, może tak jak podejść, patrz, tak jak idę, nie idzie. No a to jest... pupa pandy! No pupa pandy, a mamy dla niej ciasto? Poczekaj, spokojnie, nie przestrasz się, ej, spokojnie. Poczekaj! Ona jest tyłem się, nie obracaj się do mnie czasem tyłem! Nie uderzyj czasem. Ona ma uśmiech z tyłu. Co ma? Uśmiech. Jaki ma uśmiech? To jest jej pupa. Nie. To jest ogonek, ale tylko jedna? Uśmiech. Panda, proszę. Dwa rodzeństwa. Gdzie to? To jest arbuz, tym arbuzik. Ona chyba nie chce arbuza, ona chce ciasto. I co my teraz zrobimy? Masz dla niej ciasto, Muffina? Nie, ja wszystko straciłam. Czy ona wejdzie tam do łódki? Zabierz mi ją do cukierni. Ale ona musi przyjść do łódki. Jest! Jaki kopul będzie wsiadł! Płyniemy! Ooo, jak uroczo! Ta-da! Mamy pandę! Ale słodko, czy ja też mogę z nami wsiąść? Nie, musimy ci zrobić nową łódkę. A. Ej, mamy problem. Muffina, Houston, mamy problem. Panda jest po prostu za duża, albo ja. Albo ja, albo panda. Toruj nam drogę, dobrze? Toruję! Szybko przez liście! Nie mogę się przycisnąć! Jesteście za grubi. Już. Mamy to. Ja? Muffinka. Słuchaj, musisz się poświęcić dla większego dobra. No. Co ja ci poradzę, ale siadłam. Niestety... Jak to wsiadłaś? Wsiadłam. A, inaczej. No okej, wsiądź do pandy. Pando, zaliczymy rejs życia. O nie. A? O nie, jak ty będziesz tak jeździć z tą pandą jak ze mną, to wy nie dopłyniecie. A musimy popłynąć po żółwia, chyba że ten się uda zabrać. Myślisz? Ej, on jest taki samotny, może jego weźmiemy, co? Cześć. Pani żółwiku! No, teraz musimy zabrać pana żółwika. Czekaj. Cukierni Muffinki. No tak, ale pan żółwik nie chce wejść do łódki. No, co mam to zrobić? Co mam zrobić? Muffina. Panie żółwiku! O, wszedł! Dobra, on chce płynąć z nami. Płyniemy. Chodź, płyniemy do domku. A wiesz, gdzie jest domek? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, Muffinka. Mi się wydaje, że domek jest na wprost. Wiesz o tym, że potrzebujemy jeszcze pandy jednej i będziemy mogli mieć dużo pand. Okay. Będzie giga pandy będziemy robić. Giga plantację pand. Będziemy mieli 15 pand. Ale ty się nie wygląda, jak ty pójdziesz tą pandą. Ty nie lepiej. Ja brzumia przynajmniej. Ona jest taka ciężka, dlatego jestem taka powolna. Co? Ona nie jest ciężka, nie mów takiej. Zresztą to jest niemiłe. No, płyń! Ale Atlantydę znaleźliśmy. Bum! Siedełka. I... Ale ładny port zbudowałem? Ale panda elegancka! Tu jest port. Dawaj, zakręć. I teraz tak, trzeba jakąś tą pandę po prostu przetransportować, ale ja jeszcze nie mam żadnego pojęcia, chyba że ją tak zostawiamy. To co, tutaj budujemy tą klatkę? W tym miejscu? Tak, jeszcze zrobimy ptak. Potrzebujemy krowy, owcy, lamy, konia i innych takich. Do tego. Oj, o nie! O nie! Muffina, uważaj! Co się dzieje? To są latające potwory, one się od któregoś dnia dopiero... Tam. One się tu uważaj. Dobra, musimy iść do domku. Idziemy do domku, Muffinka, chodź. Okay. Musimy zostawić tą pandę. Panda, jutro dostaniesz trochę ciasta, uciekamy stąd. Ładnie to wygląda. O nie! O nie, boomery. Musisz... Jakie boomery? Sio! Pomocy! Biegnij do domku. Biegnę. Ale jak wpadniesz do wody, to może się okazać, że zginiesz. Ja cię ratuję, ale jest ciężko, Muffina! Staram się. Bronię cię przed strzałami, uciekaj! Ale to nie jest domek jest w prawo, gdzie ty biegniesz? Tak, Muffina! Ja zdejmę tego szkieleta. Dobra. Biegnij do domku! Piękne. Poczekaj, wracaj, my nie mamy domku! Muffina, my nie mamy domku! To w cukierni się zamknę! O nie, posuń się, nie, proszę nie mi, nie, ja padam. Biegniesz do tego domku? Biegnę. O nie. Ja padnę za ciebie, Muffina! Ja też padnę! Uciekaj szybko, no przecież masz tutaj drogę! No padnę! Biegnij do Muffinki, dawaj szybko, do tego, szybko, do biegnij do domu, szybko, biegaj! Biegłam, buruj, trasuj, czy jak paranuj, nie wiem jak się nazwać, matko. Ojej. Ja cię kręcę. Nie mamy drzwi, ale co z tego? Ty masz strzałę w głowie! No, a ty... Pośladka. Muffinka, wiesz co? Zadanie na kolejny odcinek to jest naprawdę wybudowanie normalnego domu i oświetlenie tej wyspy. Zobacz, ile tam jest zombiaków. A jeszcze zobacz, jeszcze ten latający. Zobacz, jak lata. Zobacz, jak krąży. Próbuję tutaj, tu. Widzisz tego tam? Ojej.
Czaj się na nas. O nie, on widzi też lata. Dobra, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A my widzimy się w następnym odcinku, gdzie w końcu zbudujemy normalny domek. Zrobimy klatkę dla pandy. Mówinka, nie kręcie tak. Co ty robisz? Tańczysz. Tańczysz. Dobra, na razie wszystkim. Pa.